Witaj! Nazywam się Cieszka Żółtko i przeczytam Ci fragment opowieści z książki napisanej przez Jagodę Gumijską Oleksy pod tytułem Opowieści Przedmiotów, czyli bajki podsłuchane w muzeum, wydanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Niezwykłe naczynie. Działo się to dawno: 150 albo 151, a może nawet. 163 lata temu, w czasach, gdy Kraków nie był jeszcze takim bardzo dużym miastem, i już kilometr dwa od rynku rozciągały się żyzne pola. Wiosną żółciutkie od kwiatów rzepaku, latem złote i srebrne od pszenicy i żyta, a wczesną jesienią całe w szmaragdowej zieleni dorodnych, kapuścianych główek. Wśród pól Wiły się rzeczółki, wąskie, szemrzące i chętnie zmieniające koryta strugi białuchy, rudawy i młynówki. W ich zielonych wodach przeglądały się cieniste sady. Jesienny wiatr zanosił aż na krakowski rynek słodki zapach dojrzałych jabłek i śliwek, miodowych gruszek i cierpkich pigw. W ogródkach rude cynie grzały się w ostatnich promieniach październikowego słońca. Wśród tych pól i owocowych drzew czerwieniły się dachy gospodarstw, bielonych dworków i brunatnych drewnianych chałup. Na wielkiej łące, zwanej błoniami, spokojnie pasły się łaciate krowy, a pomiędzy nimi mali chłopcy biegali za szmacianą piłką. Po ubitych drogach, nazwanych później ulicami, czarnowiejską lub łobzowską, Konie ciągnęły wozy wyładowane towarem na wtorkowy lub piątkowy targ. Niestety nie wszystkim mieszkańcom wsi otaczających Kraków dane było korzystać z obfitości darów bogatej jesieni. Na najwyższym koniuszku jednej z dróg, w cieniu wzgórza zwanego Sikornikiem, w małej chylącej się ku ziemi chatce mieszkało dwoje staruszków. Dach chatki przeciekał, komin się kruszył, a drzwi Skrzypiały. W przylegającej do chatki, równie jak ona, ubogiej obórce mieszkała chuda krowa. Codziennie rano dziadek wyprowadzał krowę na zewnątrz, by skubała rosnącą przed domem trawę. Sam siadał na ławeczce przed domem i podczas gdy babcia krzątała się jeszcze po izbie, wspominał czasy, gdy razem z żoną prowadzili krówkę aż na błonia, by pasła się do woli na soczystej trawie nieco podmokłej. Wielkiej łąki. Teraz jednak sił na taką eskapadę nie starczyło ani jemu, ani babci, ani nawet krowie. Coraz biedniej było w chatce, coraz głodniej i coraz ciszej. Jesienny smutek zaszumiał wiatrem w kominie, trzasnął drzwiami w cieni i na dobre się rozsiadł na zimnym piecu. Pewnego dnia, gdy staruszkowie jak zwykle siedzieli sobie na ławeczce przed domem, a podmuch jesiennego wiatru przyniósł turkot toczących się na jarmark wozów, babcia powiedziała – Wiesz, dziadku, myślę, że najwyższy czas, byś poszedł na tarki, sprzedał krowę. Wiem, że to smutne, bo oboje zdążyliśmy się już przywiązać do naszej krasuli, ale idzie zima, a my nie mamy co do garnka włożyć. Może choć, choć parę złotych za nią dostaniesz i zrobimy skromne zapasy na zimę? Dziadek zmartwił się, ale że i jemu taki plan już od dawna po głowie chodził, wytarł łezkę, co już zdążyła zawędrować na koniec pomarszczonego nosa i z babcią się zgodził. Następnego dnia powędrował z krową na targ. Zanim jednak dotarł do miasta, zatrzymał się na szerokiej, otoczonej drzewami alei i postanowiwszy odpocząć, usiadł na jednej z licznych w tym miejscu ławeczek. Krowa zajęła się obskubywaniem z drzew ostatnich jesiennych liści. A dokąd to szanowny pan prowadzisz tę piękną damę? Obok ławeczki zatrzymał się dziwny, szczupły jegomość w czarnym meloniku na łysej głowie. Dzianek pomyślał, że pod tym melonikiem panuje chyba wyjątkowy bałagan, bo nikt o zdrowym umyśle nie nazwałby jego krowy piękną damą, ale uśmiechnął się tylko i zgodnie z prawdą odpowiedział. Na targ idę. Sprzedać ją muszę, bo zima zapasę a ja ani krowy, ani żony nie mam już czym nakarmić. Nieznajomy zmarszczył brew. Jeszcze raz przyglądnął się krowie, potem dziadkowi, potem znów krowie i powiedział. Chętnie odkupię tę krowę za barana jedną srebrną złotówkę. I wyciągnął z kieszeni mieniący się pieniążek, a u jego boku, nie wiedzieć skąd, pojawił się całkiem dorodny, krętorogi baran. Dziank pomyślał, że taka srebrna złotówka to wcale nie mało. W tych czasach złotówka znaczyła znacznie więcej niż dziś. A do tego baran? Oburka po krowie jest. Dziadek barana ostrzyże, babcia z wełny ciepłe skarpety zrobi. Zgodził się i nieznajomy odszedł z krową. A właściwie niemal zniknął od razu, bo ledwie dziadek oderwał oczy od złotówki i barana, a już okolona wysokimi drzewami aleja była pusta. Dziadek pomyślał nawet, że to może i lepiej, bo za chwilę alejkami zaczną spacerować eleganccy mieszkańcy Krakowa. I taki gość w meloniku z chudą krową na sznurku stałby się nie lada atrakcją. Jeszcze gotów się rozmyślić i chcieć odebrać srebrną monetę. Dziadek zawołał barana i powędrował dalej, planując za złotówkę od razu kupić mąki, jajek, może trochę kaszy i grochu na zimę. Ledwie przeszedł parę kroków, gdy zobaczył, że na ławce siedzi znajomy elegant, który uchylił melonika i powiedział – Ukłony szanownemu panu. Krowę już odesłałem do domu, ale teraz tak sobie myślę, że i baran by mi się przydał z powrotem. Nie sprzedałby mi go pan za psa i srebrną złotóweczkę. Zanim się dziadek zdążył zdziwić, już kolejna srebrna moneta lśniła w jego spracowanej dłoni, a do jego nogi piesku dłaty się łasił i wesoło ogonem merdał. Po baranie zaś, ani śladu. Pomyślał: cóż. Z psa choć taki pożytek, że domu i zapasów, których teraz kupię więcej, upilnuje i złodziei z zasikornika do komory nie wpuści. Gwizdnął na psa i ruszył w dalszą drogę. Ledwie jednak doszedł do zakrętu, gdy drogę mu zastąpił znajomy już nieznajomy w Meloniku. Cóż za przypadek i szczęście, że znowu się spotykamy! Wykrzyknął. Barana właśnie moi słudzy strzygą, ale. Baran boi się wilków, które nocą pod okna podchodzą, więc psa radbym jednak odkupić. Do srebrnej złotówki koguta dorzucę. I ledwie powiedział te słowa, już spod jego pachy czerwonopióry kogut wyfrunął i na ramię dziadka wskoczył. W kieszeni zabrzęczała kolejna moneta, a nieznajomy zniknął. Cóż miał dziadek robić? Wziął koguta i z nadzieją na ostatni jesienny rosół, do którego dorzuci złocistą marchew, pękatą cebulę, a nawet gałązkę lubczyku, co je miał już za co kupić, ruszył w dalszą drogę. Nie uszedł jeszcze dziesięciu kroków, gdy musiał odskoczyć w bok, aż wystraszony kogut z ramienia na pobliskie drzewo przefrunął, bo czarna, błyszcząca dorożka, raptownie wstrzymana batem woźnicy, zatrzymała się tuż obok. Z okna wychyliła się znajoma łysa głowa w meloniku. Ach, miałem nadzieję, że jeszcze zdążę szanownego pana tu spotkać. Robić z panem interesy to sama przyjemność. I tak sobie pomyślałem, że warto byłoby dobić ostatniego targu. Bo do tego koguta to jednak przywiązany dość jestem. Ale wymienię go za coś znacznie cenniejszego. Dziadek pomyślał, że jak nic, do domu dziś na koniu wróci, a dorożkę dalej chyba kogut pociągnie. Może i na sam księżyc nawet. Ale nie. Nieznajomy uśmiechnął się, okiem mrugnął, sięgnął za siebie i podał dziadkowi szpadel, dość lekki i zgrabny mówiąc. Pod tym kasztanowcem, na którym kogut spłoszony przysiadł, jest skarb zakopany. Pan szanowny odda mi te trzy srebrne złotówki i przy pomocy szpadelka najlepszy dziś interes zrobi. Ledwie wypowiedział te słowa, zniknął. A wraz z nim dorożka, koń, kogut i przemczące monety z dziadkowej kieszeni. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy dziadek zrobił najgorszy interes w swoim życiu, a może jednak... Pod drzewem był zakopany prawdziwy skarb? Zaglądnijcie do książki.